Remisu lub zwycięstwa w trzecim meczu potrzebowała reprezentacja Polski do lat 19, aby zakwalifikować się do Elite Round eliminacji do Mistrzostw Europy. Mecz z Rosją Polacy zaczęli w następującym składzie. Miszta w bramce, obrona to Bejger, Nawrocki, Bogacz i Karbownik. Dalej Chyjek, Czyż, Kamiński, Marchwiński, Zalewski i z przodu od pierwszej minuty Bartosz Bida. Rywale podopiecznych Bartłomieja Zalewskiego również z szansami na awans, choć dwa poprzednie mecze kończyli remisami z Kosowem i Walią. Podobnie jak w dwóch już rozegranych spotkaniach, również teraz biało-czerwoni zaczęli ofensywnie. W trzeciej minucie zaatakował duet z Lecha Poznań. Marchwiński wyłożył piłkę Kamińskiemu, ale strzał tego drugiego świetnie wybronił Budaczew. Niedługo potem Polacy mieli kolejną szansę. Tym razem piłkę przed polem karnym zgarnął Bartosz Bida i zdecydował się na strzał, no ale rosyjski bramkarz bez większych problemów interweniował. Mecz rozpoczął się więc od ataków biało-czerwonych. Pierwszy kwadrans to dominacja Polaków, no ale to 20 minuta. Rosjanie w zasadzie pierwszy raz dłużej utrzymali się przy piłce. Podanie z lewej strony do Szkolika, który oddał strzał. Po nodze Bogacza interweniował Miszta, no ale dopadł do piłki Kirill Kosarew i tutaj Cezary Miszta nie miał już nic do powiedzenia. 1-0 dla Rosjan. Patrzymy jeszcze raz na okoliczności, w jakich padła ta bramka. Na granicy spalonego Kosarew, ale zdaniem arbitra z Włoch offside'u nie było, a gol został uznany. Scenariusz więc właściwie identyczny jak w meczu z Walią. Polacy od początku atakują, po czym sami tracą gola. Po bramce dla Rosji szybko chcieliśmy wyrównać. Po dwóch minutach ten strzał Karbownika z linii 16 metra. Groźniej pod bramką rywali było w minucie 31. Akcję w swoim stylu prawym skrzydłem przeprowadził wtedy Jakub Kamiński. Zagrał do środka do Bartosza Bidy, który ograł Prokhina i był oko w oko z bramkarzem. No ale również tym razem Iwan Budaczew nie dał się pokonać. To była najlepsza okazja dla biało-czerwonych w pierwszej połowie, a 5 minut później stało się to, czego się obawialiśmy. Po niefortunnym wybiciu piłka spadła pod nogi Ilii Vakanii. Ten miał zbyt wiele wolnego miejsca i skorzystał z tego, oddając strzał. Po tym uderzeniu jeszcze rykoszet od Michała Bogacza i niestety piłki nie dał rady sięgnąć Miszta. Cieszyli się Rosjanie, cieszył się też ich trener Aleksandr Kirżakow, niegdyś przez lata reprezentant Rosji, były napastnik Zenita czy hiszpańskiej Sevilli. Z kolei trener Bartłomiej Zalewski mógł mieć małe déjà vu, bo mecz z Walijczykami układał się w zasadzie identycznie. Ofensywa od początku, kilka groźnych okazji, no ale do przerwy wynik 0-2. Po przerwie trzeba było więc odrabiać straty. Ciekawie było po tym rzucie wolnym, ale Chyjek uderzał ze zbyt ostrego kąta. Rosjanie na odpowiedź potrzebowali niespełna 60 sekund. Szkolik nie pozwolił odebrać swojej piłki, wyłożył ją do Edgara Sevikiana, który w sytuacji sam na sam podwyższył na 3-0. Widzimy, jak gęsto było koło Szkolika. Trzech zawodników bezskutecznie próbowało mu zabrać piłkę, no a po chwili Miszta nie miał już nic do powiedzenia. Polacy tym golem na 0-3 już zupełnie rozbici, a w 66 minucie Rosjanie zdobyli czwartego gola. Na nagraniu przekazanym przez gospodarzy widzimy tylko ostatni etap tej akcji, gdy strzałem po ziemi naszego bramkarza pokonał Igor Szkolik. Jeden z najbardziej aktywnych zawodników reprezentacji Rosji pogrążył biało-czerwonych, strzelając na 4-0. Polacy próbowali jeszcze ratować w tym meczu honor. Niezłą okazję miał Bartosz Białek, no ale nie byliśmy w stanie zdobyć ani jednej bramki. Eliminację kończymy więc wysoką porażką z Rosjanami, która oznacza brak awansu do fazy elit. Z trzema punktami na koncie Polacy zajęli w tabeli trzecie miejsce za Walią i Rosją przed Kosowem.